Wiktor Nowak ma 21 lata, swoje pierwsze kroki stawiał w WKS z chatów. Z zespołem tym sięgnął po tytuł Mistrza Polski Juniorów w 2018 roku i został wybrany najlepszym rozgrywającym zawodów. Jako reprezentant Polski uczestniczył w Mistrzostwach Europy do lat 20 i w Mistrzostwach Świata do lat 21. Rozgrywający na parkietach Plus Ligi zadebiutował w barwach skry 25 lutego 2018 roku w meczu przeciwko Ceradowi Czarnym Radom. Później Nowak przeniósł się do pierwszoligowego BBTS Ubielsko-Biała, następnie do KPS. Siedlce. Ostatni sezon spędził również na zapleczu Plus Ligi, w zespole polskiego cukru Awi Świdnik, z którym zajął szóste miejsce w rozgrywkach. Teraz dołączył do drużyny Ceradu N.I. Czarnych Radom i za rozegranie będzie odpowiadał wraz z Michałem Kędzierskim. Natomiast w drużynie zostaje przyjmujący Bartosz Firszt. Zawodnik ten swoją przygodę z siatkówką zaczynał w huraganie Wołomin, potem występował w metrze Warszawa, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski Juniorów. W latach 2016-2018 był uczniem w szkole mistrzostwa sportowego w spale. Był też młodzieżowym reprezentantem Polski. W sezonie 2019-20 związał się kontraktem z Cerademeneą Czarnym Radom. Zbliżające się rozgrywki będą dla przyjmującego trzecimi w barwach ekipy wojskowych. Kadra drużyny z Radomia jest więc już niemal kompletna. Do obsadzenia jest jeszcze jedynie miejsce na pozycji środkowego.